sam początki mojej pracy w telewizji. Właściwie był to jeden z pierwszych moich spektakli przeze mnie reżyserowanych. Było takie młodzieżowe studio literackie i w tym młodzieżowym studiu literackim powstawały takie spektakle, których adresatem były dzieci albo młodzież. No i w ramach tego właśnie studia literackiego dla dzieci i młodzieży postanowiliśmy pokazać Szatana z siódmej klasy. No pewnie dlatego, że no taki specyficzny humor Makuszyńskiego mnie jakoś uwiódł. I z udziałem Mariana Rołki, który zagrał Szatana z siódmej klasy, profesora Gąsowskiego, pan Klejer, już nie żyją obaj aktorzy. Recenzent krytycznie się odniósł do tej opowieści wigilijnej w mojej reżyserii. Napisał dość tak, niedruzgocąco, ale jednak niechwalącą recenzję. W następnym roku sprowadzono z Brytanii opowieści wigilijne i zostały one w telewizji pokazane. I oto nagle ten sam recenzent napisał, że telewizja polska nie wie, na co wydawać pieniądze i sprowadza do emisji jakieś opowieści wigilijne z Wielkiej Brytanii, które to mają do siebie, że nie ma tam żadnej atmosfery dickensowskiej ani brytyjskiej. A przecież rok temu ukazała się w telewizji polskiej świetnie zreżyserowana opowieść wigilijna, w której była taka świetna atmosfera dickensowska. Wyspiański był o tyle, powiedzmy, oryginalnym widowiskiem. Po pierwsze dlatego, że było to pierwsze w historii telewizji polskiej wielkie widowisko plenerowe. No i tam było zaangażowanych 300 statystów, ogromne środki inscenizacyjne. No, to duże było takie przedsięwzięcie, również organizatorskie, ale i artystyczne. Chodziło o pewne uwspółcześnienie Wyspiańskiego. Chodziło o to, żeby on dotarł do odbiorców z tymi tekstami współczesnych. I dlatego zrobiliśmy to w ten sposób, że Maja Komorowska, Piotr Łączewski i Marek Walczewski szli ulicą Marszałkowską, z tyłu za nimi były domy handlowe Centrum, a ulicą, którą oni szli, za nimi jechały samochody, które wiozły dekoracje tam, gdzie się to miało odbyć, a oni idąc rozmawiali o współczesności tekstami Wyspiańskiego, tekstami z Wyzwolenia, które później w widowisku się inaczej pojawiały w pełnym wymiarze. Nic z tego nie wyszło, bo cenzura kazała wyciąć ten fragment. Musieliśmy wyciąć ten fragment i te przejście na początku i na końcu aktorów tymi tekstami Wyspiańskiego współcześnionymi. Widowisko na szczęście to nieocenzurowane zostało w archiwum. I ja już w Katowicach niestety zmuszałem moich studentów do nudnego posiedzenia, że musieli oglądać
dwa razy całe widowisko wyspiańskie, te przed cenzurą i te po cenzurze, żeby zobaczyć, jak się zmienia wymowa, język, wymowa i przesłanie widowiska przez ingerencję cenzury. Ten cykl filmów małoojczyźnianych, który powstał pod moim kierownictwem artystycznym, no ja byłem przede wszystkim administratorem jednak tego, no to cykl 180 filmów dokumentalnych, z tego ponad 30, prawie 50 nagrodzonych. Myśmy opowiadali dobro. Myśmy opowiadali tylko te cechy pozytywne, które się zjawiają w tych lokalnych zespołach. Chodziło również o to, żeby pokazać pewne sentymenty powrotu do naszych małych ojczyzn, do tego miejsca, z którego pochodzimy, do tego miejsca, z którym jesteśmy jakoś związani z racji takich zdarzeń, powiedzmy sobie, wybieranych przez los. A stylistyka tej opowieści, to co jest dla małych ojczyzn ważne czy charakterystyczne, czego bronię, to to, że jest to może nie najzręczniej nazwany, ale pewna odmiana dokumentu, w którym zjawia się kreacja, mimo taka kreacja, która służy wzmocnieniu wartości realnych, dokumentalnych. No i stąd się bierze taka trochę niezręczna nazwa, dokument poetycki. Tak się zdarza czasami, być może są zdarzenia dla dokumentalistów dość liczne, że jak się jedzie do jakiegoś miejsca, w którym się robi dokumentacja, a później realizuje jakiś film, to w trakcie tej realizacji poznaje się ludzi, miejsca albo zdarzenia, o których koniecznie się chce zrobić drugi film, bo one się nie mieszczą w tym pierwszym projekcie, więc trzeba przyjechać tam drugi raz i drugi raz to zrobić. Nie tylko w małych ojczyznach wyspiańskich, to też była Krystyna i Michał Bogusławski. Leśmian to też była Krystyna i Michał Bogusławski. Większość mojej twórczości, jeśli tak można powiedzieć, to nie jest moja twórczość, tylko twórczość Krystyny. Ja byłem jej pomocnikiem. Czasami korygowałem jakieś, czasami coś dodawałem do projektu. Autorami scenariuszy wyborów była przede wszystkim Krystyna. To osoba, żona, związana ze mną przez 48 lat, póki nie umarła. I cała twórczość nasza jest z nią przede wszystkim związana, z jej ogromną wrażliwością i takim pedantycznym podejściem do tekstów, no, ogromną pracowitością. Drugą częścią mojego życia to jest dydaktyka. Nie tworzenie, tylko dydaktyka. Uczenie. Na ogół, czy w większości przypadków, dobrze to moje uczenie było odbierane przez moich studentów, ale także nie ulega wątpliwości, na pewno popełniłem dużo błędów z powodu złego nastroju albo małej uważności. Liczba studentów, jest, których ja dotknąłem, jest ogromna. Także no tam mam na przykład listy studentów, którzy studiowali u mnie przez 2 albo 3 lata i też z trudem kojarzę nazwisko z osobą.
i z cudem kojarzę nazwisko z pracą, którą wykonał, to zawsze się tym chwalę, że próbuję uczyć poprzez to, że się robi to, czego się uczymy. Wydaje mi się, że udało mi się w moim życiu coś zrobić, co było pożyteczne. Może jeszcze więcej rzeczy, które chciałbym zrobić, a których nie zrobiłem. I nie tylko dlatego, że były tylko przyczyny obiektywne, ale również dlatego, że jestem człowiekiem ułomnym, na przykład leniwym. Albo na przykład człowiekiem, który coś rozpoczyna, w połowie rzuca, bo się przerzuca na coś innego, zamiast skończyć. No więc jest dużo wad, które spowodowały to, że nie wszystko, co chciałbym zrobić, tym, o czym marzyłbym, żeby zrobić. Mam poczucie jakiegoś spełnienia i jakiegoś niedosytu.